Do internetu wyciekła grafika przedstawiająca cały karnet bojowy Nowego Rozdziału 6 i znamy wszystkie jego skiny, otrzymaliśmy informacje na temat kolejnej lokacji jaka pojawi się na nowej wyspie, poznaliśmy nowe jego współpracę i przedmioty na wyspie i mamy sporo nowych zwiastunów. Cześć wszystkim, z tej strony niekto kod miga i witam Was na odcinku ze zwiastunów rozdziału 6. Zanim jednak do tego przejdziemy, to teraz na ekranie macie zwycięzcę tego ostatniego konkursu, a jeżeli dzisiaj Chcecie wygrać prezent za 500 Faudolców, to zostawcie łapeczkę do góry i suba z dzwonem, bo ponad 50% z was tego nie robi i pamiętajcie o kodziku kicia tak jak te kozaki i o komentarzu z nikiem. No i tak moi kochani, jak chyba każdy z Was bardzo i to bardzo dobrze wie, już dokładnie za 4 dni od dzisiaj do gry zostanie wprowadzone wielkie wydarzenia, czyli koncert, po którym zaraz później zostaniemy wprowadzeni do nowego rozdziału 6. My gracze przez ostatnie dni dosłownie co chwilkę otrzymujemy nowe informacje w jego. O temacie, dzięki którym poznaliśmy kolejne ciekawe jego nowości i tym razem widzowie były one ogromne, bo znamy wyspę, lokację i nawet cały karnet bojowy. Ale zacznijmy sobie od początku. Pierwszy wyciek w temacie nowego rozdziału 6 pojawił się w internecie dwa dni temu i został opublikowany przez Likera Szynek, który napisał nam: W rozdziale 6 na wyspie pojawi się nowa lokacja arena Demonów. Na arenie tej wygracze będziecie mogli zawalczyć z różnymi bosami lub NPC-tami, gdzie po ich zlikwidowaniu nie otrzymacie od nich dodatkowy lód w rozgrywce i możliwe nawet, że to właśnie tam pojawią się pierwsze mityczne przedmioty lub nawet nowe maski. Tak dla przypomnienia, to w nowym rozdziale do gry mają trafić maski, które po zdobyciu będą dawały wam jakieś umiejętności, coś na zasadzie medalionów, ale będzie to działało o wiele lepiej, co sami zobaczycie, a lokacja ta może być naprawdę jedną z większych. Kolejny wyciek, który również pojawił się w internecie dwa dni temu dotyczy pewnej współpracy, która zostanie wydana w grze w trakcie trwania kolejnego rozdziału szóstego, a informacje o tym podał nam znów Sheena i ma być to współpraca z Demon Slayerem. Wraz z jej wydaniem do gry trafią nowe skiny i przedmioty kosmetyczne, które trafią do sklepu z przedmiotami za fałdolce, poza tym otrzymamy od Fortnite'a ogrom darmowych nagród i może nawet karnet z nagrodami oraz pojawią się nowe itemy na wyspie. Obecnie nie znamy szczegółów na temat tej współpracy, ale spokojnie zapewne na dniach poznamy wszystkie najważniejsze informacje w tym temacie, tak więc wyczekujcie bo może być to jedna z największych współprac, jakie trafią w trakcie jego trwania. Te wycieki pojawiły się w internecie dwa dni temu, lecz widzowie wczoraj do internetu trafiły chyba największe jak do tej pory informacje w temacie rozdziału 6, a wszystko zaczęło się od postu Rywalizacji Fortnite'a, gdzie napisali nam coś takiego. Napisali tam, czy to już pora na zwiastuny rozdziału 6, a zaraz dwie godziny później do internetu wyciekła grafika promocyjna kolejnego nowego już rozdziału i samą grafikę macie na w moim ekranie w tle i są tam skiny, nazwa sezonu i inne fajne przedmioty. A więc tak, nazwa oficjalna nowego, kolejnego sezonu w języku polskim to polowanie, co podpowiada nam, że sezon będzie związany z różnego rodzaju polowaniami i sam nie wiem do końca, co będzie się tam działo, lecz ważniejsze są skiny, a i przy okazji dodam, że wiemy z tej grafiki, że sezon będzie o motywie Japonii. To właśnie teraz w tle możecie zobaczyć wszystkie i to dosłownie wszystkie skiny nowego karnetu i z takich ciekawszych, znanych nam skinów mamy Między innymi nową wersję Nadziei, poza tym jest tam jeszcze skiny Baymax oraz co ciekawe skin Godzilli. Tak dokładnie widzowie, w karnecie bojowym pojawi się skórka Godzilli, co potwierdził nam Leker Shina jeszcze przed pojawieniem się tej grafiki w internecie, a pozostałe pięć skinów karnetu, których nazw jeszcze nie znamy i są totalnie nowe, macie widoczne na moim ekranie. Dzięki informacjom, które podali nam Lekerze, znamy dokładniejszy wygląd trzech tych skinów i podał nam to liker Hypex, który napisał, że trzy skiny z tej grafiki. Grafiki to te tutaj na moim ekranie i macie je dopasowane do postaci, które były na tej grafice z rozdziału 6. Dwa ostatnie skiny nie były widoczne na żadnym innym obrazku, więc nie mam ich lepszej jakości. Lecz jeżeli do internetu wyciekły dokładniejsze zdjęcia wszystkich i pozostałych dwóch skinów, które trafią do karnetu, to będą one widoczne na teraz na moim ekranie. A i dodam jeszcze, że zaraz po pojawieniu się tej grafiki do internetu trafiło takie zdjęcie, które przedstawia logo karnetu bojowego, i jest to od tej samej osoby osoby i jeżeli osoba ta poza tym coś jeszcze opublikowała, to będzie to teraz na ekranie, a jak nic nie dała, to musimy poczekać na kolejne wycieki. Co jednak ciekawe, poza tym, że grafika ta przedstawiła nam wszystkie skiny karnetu bojowego, dała znać o jeszcze dwóch innych nowościach i przykładowo w tym miejscu tutaj widać nowy plecak zwierzaka, co podpowiada nam, że zwierzaki powrócą jako plecaki do skinów. Kolejna, druga ciekawostka to nowy przedmiot, jaki trafi na wyspę i są to nowe katany i pierwszą z nich możecie zobaczyć w tym miejscu, tutaj, i to tak będą się one prezentowały na wyspie kolejnego rozdziału, i to wszystko zdradziła nam tylko ta grafika. Sam osobiście uważam, że nowy karnet bojowy tego nowego rozdziału będzie naprawdę mocnym kozakiem, ale to zresztą sami zobaczycie, jak pojawią się już wszystkie skiny w dokładnej, dobrej jakości. I mi osobiście najbardziej podoba się skin tego kota oraz ten widoczny tutaj. Jednakże to nie koniec informacji, jakie trafiły tego dnia do internetu, ponieważ poza wszystkimi nowymi skinami karnetu, nowymi plecakami, współpracami wyspą i przedmiotami poznaliśmy jeszcze dwa kolejne przedmioty jakie trafią na mapę i podał to ten liker tutaj. Możemy się tam dowiedzieć, że na nowej wyspie otrzymamy dwa nowe przedmioty do przemieszczania się i kolejno pierwsze z nich to łyżwy, które najprawdopodobniej zostaną udostępnione na wyspie w trakcie trwania eventu świątecznego, gdy będzie wyspa zasypana śniegiem. Drugi przedmiot to swojego rodzaju kotwiczka, której niestety jeszcze nie znamy, ale patrząc na wszystkie rodzaje kotwiczek, które były do tej pory może być to albo jedna z tych, które były już kiedyś w grze, albo będzie to jakaś totalnie nowa. Jednakże, widzowie, jeżeli myślicie, że to koniec informacji, to troszeczkę się jeszcze mylicie, ponieważ tego samego dnia do internetu trafiły jeszcze informacje w temacie wielkiego wydarzenia, a dodatkowo na wyspie Fortnite wczoraj pojawiła się pewna zmiana, która również dotyczy całego tego tematu. A więc tak, od wczoraj został aktywowany ostatni etap Juice Worlda, w którym on sam zmienił swoją pozycję w oddali wyspy i obecnie prezentuje się tak jak na tym obrazku tutaj... ...i on sam pozostanie już w takiej pozycji... ...aż do startu nadchodzącego wielkiego koncertu... ...czyli eventu na koniec tego sezonu. Poza tym otrzymaliśmy od Fortnite'a mały zwiastun koncertu... ...w którym napisali nam, że podczas jego trwania... ...premiera będzie miała nowa piosenka od rapera Juice Worlda ...i samej piosenki wam tutaj nie puszczę, bo mało na prawa autorskie... ...lecz znajdziecie ją na moim Discordzie na kanale Liki. Do całego postu dodali nam fragment filmiku... I widzowie, ten filmik, który jest pokazany, a bardziej to jego fragmenty jest częścią nadchodzącego teledysku w tej piosence, który ukaże nam się w całości zaraz po zakończeniu eventu jako filmik, który będzie leciał na ekranie. Pamiętajcie, że podczas samego koncertu będzie miał również premierę piosenka nowa od Snoop Doga o której informacje również podał nam Fortnite na oficjalnej stronie internetowej w tym miejscu tutaj, tak więc wyczekujcie, bo będzie tam kilka ciekawych piosenek. Jeżeli do internetu trafiły jeszcze jakieś wycieki wczoraj wieczorem lub dzisiaj rano, takie jak wyspa, przedmioty i inne rzeczy, to wszystko będzie widoczne teraz na ekranie, a wszystkie pozostałe wycieki przedstawię Wam na filmie jutro. I pamiętajcie widzowie, że filmy na tym kanale są teraz troszeczkę wcześniej i są one o godzinie 14.35. Tak, jeszcze na koniec widzowie dodam, że już dzisiaj o 16.10 na moim drugim kanale pojawi się nowy odcinek z kolejnego challenge'u. Tak więc polecam sobie obadać, a link do tego kanału macie w opisie i zostawcie tam subika z dzwonkiem. A na pewno nie przegapicie tego nowego filmu. Na teraz są to wszystkie nowe informacje w temacie kolejnego rozdziału 6 i jego nowości. A jeżeli chcecie kolejne odcinki w jego temacie, to zostawcie apeczkę do góry i komentarz rozdział 6. A nie dość, że niebawem na kanale pojawi się odcinek w jego Temacie to dodatkowo każda osoba z takim komentarzem dostanie ode mnie tam serduszko. Na sam koniec tego filmu pamiętajcie o tym, żeby zostawić pod nim mapeczkę do góry, o ile w ogóle Wam się spodobał. Pamiętajcie o Subiku z dzwoneczkiem, to nie przegapicie kolejnych tak kozackich filmów i live'ów. no i nie zapomnijcie o kodziku kicia w sklepie tak jak te kozaki na początku, a my widzimy się już dzisiaj na live' wieczorem i jutro na filmie po południu. jo